Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy 10 najgorszych gier 2022 roku. Przyjrzymy się grom, które w tym roku zaliczyły najtwardsze lądowania. Pamiętajcie, że nie bierzemy pod uwagę gier Shovelware. Który z tych tytułów zostawił u Was niesmak? Napiszcie w komentarzach. Numer 10. Dolmen. Dolmen is a crystal whose radiation has interdimensional properties. Chętnie sięgniemy po grę osadzoną w świecie Lovecrafta z kosmicznym horrorem. Jednak w morzu klonów Dark Soulsów Dolmen nie wyróżnia się niczym poza wizualizacją w stylu sci-fi. W grze wszystko jest przewidywalne. Ciekawe, czy na tym szerokim moście wpadnę w zasadzkę. Oby na końcu tego wąskiego korytarza nie czekał wróg. Te same sztuczki i schematy, które widzieliśmy już nieraz. Jeśli Dark Souls była innowatorem, a gry takie jak The Surge skorzystały z formuły, to Dolmen zaliczyła kraksę. Spóźniła się i nie wniosła od siebie kompletnie nic. Numer 9. Alex 2. Kiedy THQ Nordic dumnie ogłosiło sequel Alex w 2021, byliśmy zdezorientowani. No bo kto prosił o sequel jednej z najgorszych gier 2017 roku? I tak dostaliśmy Alex 2, która wręcz ocieka przeciętnością. Wizualnie wygląda dobrze, ale jest jeszcze rozgrywka, która powiedzmy, że nie powala. Walka to jakaś amatorszczyzna. A czy gra jest chociaż dobrze zoptymalizowana? Mniej więcej tak dobrze jak pecetowa wersja Gotham Knights, czyli niedobrze. Grę można nabyć nawet za około 100 zł, ale to nie usprawiedliwia kiepskiego wykonania. Numer 8. Vampire The Masquerade – Swansong. Vampire The Masquerade jest jak znajomy, który był popularny w szkole, a potem już nigdy się nie wyróżnił. Bloodhunt była zadziwiająco dobrą grą, ale tego samego nie można powiedzieć o Swansong. Kiedy tworzymy grę opartą na narracji, musimy być pewni, że scenariusz i rozwój postaci stoją na najwyższym poziomie. Jednak Swansong nie osiąga nawet minimum. Tempo jest jakby popsute, postacie nijakie i nie ma tu żadnego emocjonalnego ładunku. Wampirze moce schodzą na dalszy plan i rzadko kiedy są wykorzystywane w kreatywny sposób. A to chyba powinno być na pierwszym miejscu, biorąc pod uwagę, że to gra o wampirach. Numer 7. Scorn. Scorn jest jak powtórka z Agony z 2018. Gra od małego zespołu, który stworzył groteskowy świat dla potencjalnie przełomowego tytułu. Czy jest tak samo źle jak w przypadku Agony? Prawdopodobnie nie, ale dobrze też nie. Zagadki są tak toporne i tępe, że większość czasu spędzicie na losowych ruchach, aż w końcu coś zaskoczy. Jeśli chodzi o system save'ów, gra zapisuje się tylko wtedy, gdy pokonacie dany rozdział, co jest straszne, patrząc na to, ile trwają niektóre z nich. Biorąc pod uwagę, że Scorn była w rozwoju długie 8 lat, to powinno skończyć się inaczej. Numer 6. Kangurek Kao. W czasach odrodzenia platformówek 3D można by mieć nadzieję, że Tate Multimedia wyciągnie kilka wniosków przy powrocie Kangurka Kao. Niestety, Kangurek Kao nie wyprowadził zbyt mocnego ciosu. Walka szybko robi się nudna. Maszujemy w kółko to samo combo. Obiekty i wrogowie często się bagują. Projekty poziomów są nieciekawe, a muzyka szybko irytuje krótkimi pętlami. Po raz kolejny Kao zostaje na uboczu, kiedy Crash, Mario i Sonic mogą kontynuować sukcesy. W tym momencie zastanawiamy się, czy dla tej postaci została jeszcze jakaś nadzieja. Numer 5. Waifu Impact. Chcecie wiedzieć, ile kosztuje monotonia, czysta nuda i zniechęcenie do medium, jakim są gry wideo? Niecałe 30 zł. Taka jest właśnie cena totalnego wypłukania się z motywacji. Dziewczyny z anime biegają wokół i strzelają do siebie pistoletami na wodę. Tylko wy i pusty, biedny świat, gdzie każdy przeciwnik to praktycznie ten sam model postaci. No dobra, są różne fryzury.
Nie chcecie wydać swoich ciężko zarobionych trzech dych na taką grę. Z takimi pieniędzmi można zrobić wiele ciekawszych rzeczy niż wspierać tak banalny i leniwy twór. Numer 4. LEGO Brawls. Po pojawieniu się na iOSie i Macu w 2019 można było założyć, że wieloplatformowa premiera LEGO Brawls oznacza obiecujące doświadczenie. Jednak LEGO Brawls to jedna z najbardziej zagmatwanych i chaotycznych gier, w jakie graliśmy od dawna. Między trudnościami etapów, efektami wizualnymi i siedmioma innymi graczami na ekranie, śledzenie tego, co dzieje się w trakcie meczu, jest praktycznie niemożliwe. Co do odblokowania postaci i samej kustomizacji, LEGO Brawls zmusza do nieznośnego grindowania. Numer 3. Diablo Immortal. Spośród gier, które bez wstydu wysuszają portfele, w tym roku żadna nie okazała się tak zła jak Diablo Immortal. Zaczyna się jako solidny mobilny spin-off, ale szybko zmienia się w schemat pay to win. A wyłożenie tysięcy czy nawet dziesiątek tysięcy złotych to jedyny sposób na zdobycie wysokiej klasy sprzętu. Podobnie jak w przypadku Dungeon Keeper od EA, Diablo Immortal jest produktem, który ma zmusić nas do płacenia bardzo dużo za bardzo mało. Blizzard po raz kolejny z grą bombardowaną niskimi ocenami na Metacriticu. Numer 2. Crossfire X. Na targach E3 2019 Xbox dumnie ogłosił nadejście na platformę PC-towej legendy. Tą rzekomą legendą był Crossfire X. Po dwóch obsuwach w 2020 i 2021 Crossfire X wydostał się z głębin w lutym i jest do bani. Nie dość, że to najsłabsza gra, nad którą pracowało Remedy Entertainment, to jeszcze korowy gameplay opracowany przez Smilegate Entertainment był katastrofą. Mechanika była niedopracowana, przy premierze nie było prawie żadnego szlifu, problemy techniczne wszędzie, a rozgrywka wyglądała, jakbyśmy grali w podrasowaną wersję Call of Duty 2. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Babylon's Fall. Można wypuścić wadliwy produkt albo tandetny system monetyzacji. Można robić coś dla ulg podatkowych. To, czego nie można robić, to wydać coś tak podstępnego i nastawionego na kasę. Przez to całe studio wygląda na zdesperowane. Babylon's Fall to monumentalna kompromitacja Platinum Games. Brak wyjaśnienia mechaniki gry, częsty recykling zasobów, niektóre z nich pożyczono prosto z Final Fantasy XIV i ogólnie nudna rozgrywka. Nie ma tu nic, na co warto zwrócić uwagę, a fakt, że fizyczne kopie gry zostały zniszczone i ogłoszono jej zamknięcie pół roku po premierze, pokazuje, że Platinum Games po prostu na niej nie zależało. Można śmiało powiedzieć, że w 2022 była to porażka większa niż Google Stadia. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.